stwierdziłam, że to może być coś ciekawego dla osób, które ciekawi, jak wygląda teraz podróż, z racji, że wiecie, mamy trochę inne czasy, koronawirus, te sprawy, a z racji, że jestem właśnie w samolocie i lecę na moją pierwszą taką podróż właśnie koronawirusową, taką dalszą, poza Polskę, więc stwierdziłam, że coś takiego mogę nagrać i po prostu pokazać Wam, jak to wszystko teraz wygląda, bo nie każdy ma możliwość, a może niektórzy się interesują. A więc jeśli chodzi o loty, jak wiecie, one już normalnie wróciły wszystkie do normy. Co prawda nie wszystkie z Polski jakieś takie dalsze są, jak wiecie, zbronione, niektóre nie odbywają się, ale ja na przykład mam connecting flight, czyli po prostu najpierw lecę do Niemiec, byłam w Frankfurcie, potem z Frankfurtu lecę do Doha i potem z Doha na Malediwy. Także tak u mnie wygląda ten lot i oczywiście przepraszam, że jest tak głośno, no ale nic z tym nie zrobię, jestem w samolocie. Ja jestem aktualnie w linii lotniczej Qatar Airways, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. No i co? I pokażę Wam, jak wygląda akurat lot w biznes klasie, bo miałam okazję przelecieć się w biznes klasie. Mój lot będzie trwał około 5,5 godziny, coś w tym stylu. Będą oczywiście posiłki, pierwszy już tak właściwie dostałam. To jest taka bardziej przekąska. Dostałam sok pomarańczowy, o który poprosiłam i do tego takie pretzelki. Także tak to się prezentuje. Ja dostałam właśnie swoje pierwsze danie, bo mamy tutaj właśnie w samolocie taką jakby kartę i możemy sobie wybrać dania właśnie z propozycji, które nam tutaj dali. I pierwszy to jest właśnie taki hummus z arabskim chlebkiem, a ja wybrałam akurat drugą propozycję i są to krewetki z pomidorami, mozzarellą i jakimś takim pesto. Jeśli chodzi o dania główne, mamy tutaj m.in. jakieś grillowane warzywa, następnie kurczaka, ja sobie wzięłam właśnie tego kurczaka i ostatnie to jest jakiś sos, warzywa też jakieś, widzę, że pomidorki, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o jakiś taki dodatek, to mamy taki chlebek, ja właśnie tutaj dostałam miks takich trzech chlebków, do tego masło i oliwę. No i jeśli chodzi o deser, to mamy tutaj taki czekoladowy mus. Także tak to się wszystko prezentuje, taka jest karta. I oczywiście te dania się zmieniają, chyba gdzieś co miesiąc, coś w tym stylu. Są podawane różne dania, także to nie jest tak, że na przykład przez rok będziecie jeździć, załóżmy dwa razy do roku będziecie jeździć samolotami i po prostu za każdym razem będzie to samo jedzenie, tylko podają różne jedzenia. Także ta karta się co jakiś czas po prostu zmienia. Ja na przykład nieraz trafiam na mega pyszne jedzenie, które uwielbiam i po prostu się zajadam, a raz trafiam na takie, które po prostu dotknę, spróbuję i już mi nie wejdzie nic więcej. Ale tutaj wydaje mi się, że coś po skubie. Ja za krewetkami lubię, ale lubię w sumie tylko takie specyficzne krewetki. Takie nie wiem, czy mi posmakują. Zobaczymy. Powiem Wam, że koniec końców mi te krewetki bardzo posmakowały i zjadłam wszystko. Powiem Wam, że ja się już najadłam, a do mnie przyszło kolejne danie. Nie sądziłam, że wszystko będzie podane na raz. I tutaj mamy kurczaka, oczywiście mashed potatoes, jakieś też inne warzywa. Tutaj zjadłam jedną bułeczkę, tylko tą jasną, tej ciemnej w sumie nie ruszyłam, bo naprawdę jakbym zjadła jeszcze to, to już bym nie miała na nic miejsca. No i jeszcze tutaj musztardę mi pani przyniosła. No i ten musik mi został. Ja nie wiem, kiedy ja to zjem, ale chyba to trochę potrwa, bo jestem już najedzona, a jeszcze mam tyle jedzenia przed sobą. Ja już wszystko zjadłam i powiem Wam, że najadłam się na maksa. I teraz Wam pokażę obiecany ten jakby pokoik, jak to wszystko wygląda. Jest to troszkę słabe światło, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. A więc tak. Jak widzicie, jestem w takim boksie. Tutaj, jeżeli to otworzę, to będę miała jakby wyjście. Nie wiem, jak to się otwiera, ale pewnie tam od góry jakoś może się klika. No i na górze są inne te takie właśnie pokoiki, które również są zamykane. Tam po drugiej stronie są moi rodzice. Tą ścianę w ogóle możemy sobie odsunąć. Zaraz Wam pokażę, jak sobie odsuniemy tą ścianę i możemy na przykład tutaj na tym stole grać sobie z rodzicami w karty, rozmawiać i w ogóle. Tutaj mamy taki telewizorek, no i ten telewizorek się odpala na pilot. Oczywiście on też jest dotykowy, możecie sobie tutaj wszystko ustawić, język. I mamy na przykład takie Your Trip i możemy zobaczyć sobie Fly Map. I tak to się prezentuje, proszę bardzo, zaraz się zmieni pewnie na angielski, bo tu jest w dwóch językach. No i co, mamy oczywiście stoliczek, on się rozkłada w ten sposób. Wysuwa się i proszę bardzo, otwiera się.
tak, tutaj widać, było jeszcze dezynfekowane. Także ja zaraz będę na nim montować sobie filmik. Możecie oglądać sobie filmy, a nawet spać, jak kto woli. Jak ktoś lubi spać na takim jakby podparciu, to mi się wydaje, że będzie mu tutaj wygodnie. Tak samo się zamyka, proszę bardzo. Tutaj mamy taki schowek, ja tu akurat trzymam plecak. Buty mam na dole, tu jest dużo miejsca na nogi, można sobie nawet tak oprzeć i siedzieć. Tutaj mamy taką półeczkę, na której ja trzymam maseczkę i przyłbicę. I jak to wygląda z tymi maseczkami i przyłbicami? Jeśli chodzi o maseczkę, to musicie mieć ją praktycznie cały czas. Wiadomo, jeżeli nie jecie, czy też nie pijecie, no to nie musicie. No jeżeli jesteście zamknięci, tak jak ja jestem, to również jej nie musicie na sobie mieć. To jest akurat właśnie fajna sprawa, jeśli chodzi o biznes klasy, z racji, że na przykład w ekonomicznej, no to wiadomo, musicie mieć to jakby cały czas założone, z racji, że obok was siedzą inni ludzie. Więc jakbyśmy byli w ekonomicznej, to byśmy musieli mieć to cały czas na twarzy. Także maseczki trzeba mieć praktycznie cały czas, ale z racji, że my jesteśmy zamknięci, no to nie musimy. A jeśli chodzi o przyłbicę, zaraz wam to pokażę, jak to w ogóle wygląda śmiesznie. Proszę bardzo, zakładam maseczkę. Maseczka jest moja z domu. Cyk. I teraz mnie w ogóle już pewnie słyszeć nie będziecie, ale zakładacie sobie jeszcze. Mi na przykład w samej maseczce jest duszno, co dopiero jeszcze w tej przyłbicy, dlatego no, mam ją teraz zdjętą. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o maseczki i przyłbice, czyli przyłbice zakładacie sobie tylko, na przykład idziecie do toalety, idziecie poprosić na przykład o coś do picia albo coś w tym stylu. Jedziemy dalej, jeśli chodzi o ten mój pokoik. Dalej tutaj mamy wszystko do jakiejś takiej obsługi fotela. Tutaj fotel możemy rozsunąć, położyć, tutaj jakieś chyba ciepło albo coś w tym stylu, albo moc masażu, bo tutaj mamy również masaż. Tutaj możemy rozłożyć na płasko, tutaj z lekkim pochyleniem. Tutaj mamy rozkład do jedzenia, tak najwygodniej w takiej pozycji je. Tutaj rozkład do lądowania oraz do startowania. Tym jakby tym słoneczkiem możecie sobie zmienić tutaj światło, na przykład jakby mniej jasno. Możecie je całkowicie wyłączyć i możecie włączyć, ja akurat zostawiam tak. I D&D, nie wiem jak co to jest za skrót, ale ogólnie to tym wołacie panią. Dalej mamy tutaj kabel, wtyczkę do HDMI. Tutaj mamy w ogóle, żeby zapłacić kartą zbliżeniowo, bo można tutaj na przykład zapłacić sobie za internet, albo załóżmy kupić coś ze sklepiku. Tutaj mamy wejście na słuchawki, to takie jakby potrójne. Kabel USB, tutaj mamy również kabel USB do ładowania, normalną taką wtyczkę na kontakt, czyli jak na przykład byście chcieli podłączyć laptopa. Tutaj mamy jakby ten taki pilocik do zmieniania, wiadomo, wszystkiego. Możecie sobie też na nim grać, co tylko chcecie. Tutaj, tak jak mówiłam, taki schowek. No i mamy tutaj taki stolik. I co jest na tym stoliku? Tutaj mamy pretzelki, które dostałam na samym początku lotu praktycznie. Nie zjadłam ich, mam dwie paczki, jeszcze ich nie ruszyłam. Zjem je może później, które zgłodnieje. Tutaj został mi jeszcze ten mózg czekoladowy, który wam pokazywałam, bo już totalnie jeszcze się najadłam, aż mnie zmuliło, dlatego na razie sobie tutaj leży, odpoczywa, później zjem. Sok pomarańczowy. Mamy również kosmetyczkę, którą dostaje się przy każdym locie, ale oprócz takiej kosmetyczki, zaraz wam pokażę, bo to może być dla was dość ciekawe. Oprócz takiej kosmetyczki, którą dostaje się przy każdym locie, dostaliśmy też taką koronawirusową kosmetyczkę. No i tak to się prezentuje i w środku mamy maseczkę, rękawiczki i żel antybakteryjny. Taki zestawik. Można sobie to wszystko, oczywiście zarówno tą kosmetyczkę, jak i to zabrać do domu, bo może się takie coś przydać. Ja na przykład bardzo często zabieram te kosmetyczki, jeżeli są jakieś ładne i przydatne rzeczy. No i naprawdę to jest już dla was, także możecie to sobie brać, to nie jest żadna kradzież ani nic w tym stylu. I tak, macie tutaj w środku żel antybakteryjny, to też zostało dodane na potrzebę koronawirusa, ogólnie tego najczęściej nie ma, ale tak się prezentuje. Następnie mamy taką wodę. Jak widać, jest tu bardzo słabe światło i jeśli chodzi o ostrość, to jest słabiutko, ale mamy taką wodę do czyszczenia twarzy, oczyszczania twarzy. Następny produkt to, proszę bardzo, lip balm do ust. Następnie, co my tu jeszcze mamy? Mamy taki refreshing towel, czyli taki ręczniczek nawilżany. Oczywiście skarpetki, żeby było ciepło, takie na oczy, żeby lepiej było zasnąć. No i wydaje mi się, że chyba to już tyle. A nie, jest jeszcze jedna rzecz. Proszę bardzo, mamy jeszcze zatyczki do uszu. Wiadomo, może się przydać, jakby na przykład jakbyśmy nie mogli zasnąć przy jakimś takim dźwięku, bo jak widzicie, w samolocie jest dość głośno, albo też na przykład jakby jakieś dziecko płakało, albo
albo coś w tym stylu. Mamy też krem do rąk, ale nie mam pojęcia, gdzie on jest, serio. Chyba mi się gdzieś zapodział. Może został na tym moim starym siedzeniu, ale ja akurat mam swój krem, więc nie robi mi to żadnej różnicy. A więc moi drodzy, ja właśnie jestem w toalecie i wczoraj porażałam, pokazała wam, jak to wygląda. A więc tutaj mamy takie wielkie lustro, normalnie można robić sobie foteczki. Obok, proszę bardzo, tutaj wejście, oczywiście toaleta, papier. Po drugiej stronie również mamy kolejne lustro i tutaj normalnie można się malować. Mamy nawet, o proszę bardzo, takie bliskie lusterko, dalekie, papier. Tutaj mamy jakiś taki face lotion, czyli krem do twarzy. Tutaj mamy jakiś body mist, chyba jakieś perfumy, coś w tym stylu. Papier, tutaj mamy moją szubicę, ok? Papier, tutaj mamy szufladkę, w której, słuchajcie, jest kubeczek oraz jakiś taki płyn do mycia rąk, ale ogólnie tu jest pokazane, że tu są szczoteczki do zębów i golarki, ale chyba wydaje mi się, że na czas kwarantanny możliwe, że nie ma jej. Tutaj też jakieś inne rzeczy, żeby zawołać pomoc, no i oczywiście umywalka. No i tak to się prezentuje, tak się prezentuje toaleta. Hejka moi drodzy, jak widzicie, ja już jestem w Polsce, w domu. Wróciłam już jakiś czas temu, ale stwierdziłam, że wrzucę dla was jeszcze ten filmik, bo może to być dość ciekawe dla osób, które po prostu interesują się, jak wygląda teraz podróżowanie, które same chciałyby gdzieś w najbliższym czasie wyjechać. Dlatego stwierdziłam, że mimo to, że trochę już czasu minęło od mojego przyjazdu, to i tak wam pokażę ten filmik. No i co, jeżeli takie coś wam się spodobało, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, macie tutaj czerwony przycisk, klikajcie go, tylko że tam na dole. No i co, a ja już się z wami żegnam i wydaje mi się, że widzimy się za niedługo już w kolejnym odcinku. Do następnego i cześć!